Witamy Was w Kujawsko-Pomorskiej Szkole. Kujawsko-Pomorskiej Szkole korepetycjach. Język polski przed nami. Dzień dobry, dobry wieczór, Pani Lidio. Dobry wieczór. O czym dzisiejsza lekcja? Dobry wieczór. Przeniesiemy się do wielkiego świata romantyzmu, do wielkich uczuć, miłości, uniesień, do świata przyrody, a wszystko to w świte ziance Adama Mickiewicza. Także powtarzamy dzisiaj tę lekturę. Witajcie, drodzy uczniowie, i przed nami kolejna lekcja przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oczywiście. No, mam nadzieję, że wspólnie tutaj miło spędzimy czas, no i przygotujecie się idealnie do egzaminu. A dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się do romantyzmu. Będziemy powtarzać, czytać, analizować świte ziance Adama Mickiewicza. Na naszych lekcjach oczywiście powtórzymy sobie wszystkie lektury obowiązkowe, które musicie znać na egzamin, i dzisiaj tę piękną balladę Adama Mickiewicza. Mówię piękną, bo ja szczerze mówiąc bardzo lubię ballady Mickiewicza. Popatrzcie, tutaj pewnie te lektury obowiązkowe znacie już na pamięć bardzo dobrze. Tydzień temu omawialiśmy sobie, przypominaliśmy opowieść wigilijną, a dzisiaj przejdziemy do romantyzmu, do Adama Mickiewicza i do Świtezianki. Przy okazji widzicie tutaj, przypominam też, inne lektury Mickiewicza, Reduta Ordona przed nami, Śmierć pułkownika, Dziady, część druga i oczywiście Pan Tadeusz. A dzisiaj Świtezianka. Może w tym miejscu właśnie powiem, że już może na razie zostaniemy przy Mickiewiczu i za tydzień będziemy sobie czytać i omawiać Dziady, część drugą. Także lektury trzeba znać, trzeba wykazać się ich znajomością. No i Świtezianka. Świtezianka to ballada. No właśnie, to też taki bardzo ciekawy gatunek literacki, ale to może za chwileczkę. Zaczniemy od świata przedstawionego w tej lekturze. No, czas i miejsce, czas nieokreślony. Nie wiadomo, kiedy się dzieją wydarzenia dokładnie. No, po prostu to jest charakterystyczne dla utworów romantycznych, prawda? Tajemniczość. Jeśli czas nieokreślony, to często wiąże się to z tajemniczością i tak też jest w tym przypadku. Miejsce wydarzenia rozgrywają się nad brzegami jeziora Świteś, jezioro, które znajduje się dzisiaj na Białorusi, tak? Obecnie właśnie na terenach Białorusi. Mickiewicz w okolicy jeziora Świteś się urodził, często chodził nad to jezioro, rozmyślał, tworzył. No i poświęcił właśnie dwie ballady, Świteziankę i jeszcze jest ballada Świteś. Ale lekturą obowiązkową jest oczywiście Świtezianka, dlatego ten utwór przed nami, o tym utworze będziemy rozmawiać. Utworze, który oparty jest na ludowym podaniu związanym z jeziorem, opowiada o miłości, zdradzie i karze. No, to też są takie, słuchajcie, motywy charakterystyczne właśnie dla romantyzmu, tak? Wielkie uczucia, duchowość, no i problematyka winy i kary, w tym przypadku zdrady. No, te motywy znajdziemy również w innych utworach romantycznych, utworach, które są lekturami
na egzaminie, także też jeszcze będziemy do tych elementów wracać. No ale przypomnijmy sobie, przeanalizujmy, co się też wydarzyło nad brzegiem jeziora Świteś. Mam przed sobą tutaj tę balladę, także króciutko przypomnę treść. Tutaj zapisałam Wam też plan wydarzeń. No, nad brzegiem jeziora Świteś spotykają się tajemnicza dziewczyna, spotyka się chłopak, jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej Świteziu wody idą przy świetle księżyca. Tak się rozpoczyna nasza ballada. Kochankowie, myślę, że tak już można powiedzieć, spotykają się. No i strzelec przysięga miłość Świteziance, miłość dziewczynie. Przypomnę tylko, że właśnie, bo tutaj mamy trzeci punkt, ostrzeżenie dziewczyny, ostrzeżenie kochanki. No, nie bardzo dowierzała, nie chciała wierzyć strzelcowi, prawda? Nie była pewna, czy chłopak dotrzyma danego słowa. No, ale przestrzegła go, że biada temu, kto złamie słowa przysięgi. Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Tak, tutaj wspomina również, pomnę, co ojciec rzekł stary, słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Tak, także dziewczyna nie była pewna słów strzelca, jego obietnicy wierności i miłości, ale obiecał właśnie tę miłość, obiecał wierność, no ale w pewnym momencie dziewczyna po prostu zniknęła, no i młodzieniec, strzelec zaczął samotnie spacerować, samotnie, można powiedzieć, błąkać się nad jeziorem i w pewnym momencie zauważył jakąś inną piękność, która wyłoniła się z tafli jeziora, no i zaczęła go kusić, kierowała do niego słowa, aby podszedł do niej, aby przestał tak rozmyślać. Mówi w pewnym momencie w ten sposób. Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w teknieje, zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziemy razem po wodnym pląsać krysztale. Tak, także dziewczyna kusi, nęci. Chłopak nie wie, co ma zrobić. On pewnie pamięta o tamtej pierwszej dziewczynie, z którą się spotykał nad jeziorem Świteś. No, ale tutaj jest bardzo wabiony i bardzo kuszony przez kolejną piękność. No i rzeczywiście jest niepewny i chciałby skoczyć i nie chce. Podbiega strzelec i staje w biegu. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu, z lekka mu w stopy załechce. No właśnie i ostatecznie chłopak decyduje się podejść, zbliżyć do dziewczyny i w tym momencie niejako łamie przysięgę, którą dał dziewczynie z Podlasku. No i co się dzieje? Okazuje się, że ta dziewczyna, która zaczęła go kusić, po prostu wystawiła go chyba na próbę, bo okazało się, że to jest właśnie ta sama piękność, z którą spotykał się nad jeziorem Świteś. Ballada kończy się tragicznie. Kochankowie zostają pochłonięci przez wody jeziora. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma i wre aż do dna. Kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszczę, otchłań podwodna.
ginie z młodzieńcem dziewica. Tak, oboje zostają pochłonięci przez jezioro Świteś. No i no właśnie, tutaj przypominają mi się lekcje o Świteziance i bardzo ostatnio mi się podobało, jak uczniowie no, różnie oceniali bohaterów, tak? No bo wydawać by się mogło, że tutaj no, ten strzelec nie dochował przysięgi no i poniósł karę. No ale były też głosy krytyczne w odniesieniu do tej piękności. No ale przeanalizujmy sobie jeszcze tutaj ich postawy, tak? No, jakie cechy fizyczne mają, cechy charakteru, no i jakie kierowały nimi powody podejmowanych działań. No niewiele wiemy, szczególnie o dziewczynie, tak? Wiemy tylko, że jest piękna, że jest dziewczyną o niezwykłej urodzie. Strzelec równie piękny i młody, tak? Po zachowaniu dziewczyny możemy no, stwierdzić, że jest bardzo tajemnicza. Nie wie, nie wiadomo skąd pochodzi, kim tak naprawdę jest, skrywa prawdę o sobie, o swoim pochodzeniu. Opowiadając, przypominając treść tej ballady, zwróciłam uwagę, że Świtezianka jest taka bardzo nieufna i nie potrafi uwierzyć w słowa strzelca, w słowa kochanka. Zobaczcie, że no, od razu tutaj oczekuje stałości w uczuciach, wierności, no i rzeczywiście wystawia strzelca na próbę. Natomiast strzelec, no trzeba przyznać, że tak mi się przynajmniej wydaje, że na początku on jednak no, mówił szczerze, prawda? Okazał przywiązanie dziewczynie. No ale z drugiej strony zobaczcie, że no, łatwo uległ kuszeniu, łatwo uległ wpływom tej drugiej tajemniczej piękności. No i niestety okazało się, że jego przysięga, jego obietnice to jest po prostu rzucanie słów na wiatr, prawda? Okazał się chłopakiem bardzo niestałym w uczuciach. No i teraz zobaczcie, jakie powody podejmowanych działań możemy tutaj wskazać. No, dlaczego dziewczyna, tak? Dlaczego dziewczyna była taka niepewna, tak nie potrafiła do końca uwierzyć chłopakowi? No po prostu bała się niedochowania przez niego wierności, obawiała się zdrady, no, była po prostu nieufna, tak? Natomiast strzelec, no taki trochę może w pewnym momencie bujający w obłokach, bo uległ nastrojowi chwili, no i zachował się bardzo lekkomyślnie, no i nie przewidział konsekwencji swojego zachowania, prawda? Uległ nastrojowi, uległ chwili. No i tutaj wrócę do słów z lekcji z moimi uczniami, którzy właśnie podkreślali, że no, znaczy podkreślali, negatywnie oceniali dziewczynę właśnie, że ona była taka, że była takim niedowiarkiem, prawda, że też nie do końca była szczera i uczciwa wobec strzelca, ponieważ no właśnie tak go troszeczkę podeszła, wystawiła strzelca na próbę. No ale oboje kochankowie ponieśli za to karę, tak? Ponieśli śmierć, zostali pochłonięci przez jezioro Świteś. No, rozmawiamy o bohaterach, o dziewczynie, o strzelcu, ale koniecznie musimy zwrócić uwagę na jeszcze jednego bohatera, właściwie jeszcze jedną bohaterkę Świtezianki, to oczywiście natura. Tak, przyroda, słuchajcie, przyroda w utworach romantycznych no, odgrywa bardzo ważną rolę, wpływa na bohaterów, wręcz ma taką siłę sprawczą. Tu też zobaczcie, że to natura jest takim strażnikiem moralności, bo to natura wymierza
karę, prawda? Oboje kochankowie zostają pochłonięci przez jezioro Świteś. No oczywiście przyroda tworzy nastrój w utworze. Kochankowie spotykają się przy świetle księżyca, tak, nad brzegiem jeziora. Mamy tutaj taki piękny opis właśnie przyrody. Także to przyroda tworzy ten nastrój tajemniczości, takiej niepewności, trochę nawet grozy w tym utworze, prawda? No samo to, że Świtezianka jest taką tajemniczą osobą. Dobrze, także pamiętajcie o tym, że przyroda w tym utworze jest też bohaterką, tak? Jest kolejną bohaterką i odgrywa ważną rolę. Skoro o przyrodzie, to zwrócę uwagę na środki stylistyczne, które są wykorzystane w opisie przyrody, tak? No oczywiście są również inne, ale tutaj jeśli chodzi o przyrodę, to przede wszystkim epitety, na przykład gęsty las, wodne przestworza, srebrzyste błonie. Przypomnę, kochani, epitet musicie znać, środki stylistyczne musicie znać, a tutaj mamy do czynienia z utworem pisanym wierszem, tak? Dlatego no, te środki stylistyczne odgrywają ważną rolę. No, epitety to oczywiście określenia rzeczownika w utworze literackim, tak? Czyli epitetami są wyrazy gęsty, wodne czy srebrzyste. Jakie jeszcze inne? Onomatopeje, tak? Onomatopeja, czyli wyraz dźwiękonaśladowczy, czyli taki, który naśladuje dźwięki. Zaszumiał na przykład, zaszumiał. Wyliczenia. Wietrzyk świsnął, obłoczek pryska. Przepraszam. No i przy okazji tutaj też świsnął. Pojawił się jeszcze inny wyraz dźwiękonaśladowczy. No, hiperboli nie musicie znać. To hiperbola to jest wyolbrzymienie. Tak, chciałam zwrócić tu uwagę, że zobaczcie, takie wręcz nawet przesadne określanie pewnych elementów roztwiera paszczę, otchłań podwodna, prawda? Zobaczcie, jezioro tak zostało nazwane, podwodną otchłanią, które otwiera paszczę. Kochani, jeszcze jeden taki bardzo ważny element, jeśli chodzi o naszą lekturę. Świtezianka Adama Mickiewicza to ballada, tak? To jest nazwa gatunku literackiego, ballada. I główne cechy ballady to właśnie ten fakt przenikania się świata rzeczywistego i świata fantastycznego. Tak, zobaczcie, tu mamy strzelca, to jest bohater realistyczny, no i tajemniczą świtaziankę, rusałkę, nimfę wodną, o której niewiele wiemy, tak? Czyli te dwa światy tutaj w balladzie współistnieją, tak? Przenikają się wzajemnie. No, cechą ballady są również gwałtowne zdarzenia, tak? Tak jak i w naszym przypadku mamy zdradę, zemstę, mamy właśnie wcześniej miłosne uniesienia. Nastrój, o którym już też wspominałam, prawda, charakterystyczny dla ballady, nastrój grozy i tajemniczości, tak, szczególnie tajemniczość. Przyroda jest taka tajemnicza, bohaterka nasza jest tajemnicza, tak. Już też zwracałam uwagę na motyw zdrady i kary, winy i kary, tak, to jest nawiązanie do ludowości. No i oczywiście melodyjność. Ja tutaj poniżej też jest jedna strofa utworu. Melodyjność, to znaczy ballada jest takim utworem bardzo regularnym. Popatrzcie tutaj na następnym slajdzie. Kilka strof, trzy strofy dokładnie tego utworu i zobaczcie na regularną budowę. Wszystkie strofy są czterowersowe, tak? No i zwróćcie uwagę jeszcze na rymy, tak? Rada biada naruszy duszy. W kolejnej strofie
czeka daleka skronie błonie. Czyli mamy tutaj rymy w każdej strofie tak samo ułożone, tutaj dokładnie rymy przeplatane, tak? Taki jest układ, albo inaczej rymy krzyżowe, to tak gwoli przypomnienia. Tak? Także to wszystko wpływa na melodyjność tego utworu. No i rzecz jeszcze bardzo ważna, no właśnie, połączenie elementów epiki, liryki i dramatu. Ballada, przypomnę, to jest nazwa gatunku literackiego. Natomiast do jakiego rodzaju literackiego przypiszemy ten gatunek? Do którego z tych trzech? Przypomnę, pamiętacie, że całą literaturę dzielimy na trzy rodzaje literackie, tak? No właśnie, epikę. Pani Lidio, tak? Jeśli możemy przerwać na chwilkę. Mhm. Mamy takie pytanie od Wojtka. Do jakiego rodzaju literackiego właśnie zalicza się balladę? Mhm. Tak. I co to w ogóle jest? Kto wymyślił pierwszy taką formę? Właśnie nad tym przeszłam do tego, że chciałam się nad tym tutaj pochylić, tak? Bo nie jest to takie proste. No, tak naprawdę, słuchajcie, ballady nie możemy przypisać do żadnego z tych trzech rodzajów literackich. To jest tak zwany gatunek synkretyczny, to znaczy, że ballada zawiera i cechy epiki, i liryki, i dramatu. I teraz popatrzcie, no, cechy liryki już tutaj przed chwileczką właściwie sobie wskazywaliśmy, bo zobaczcie, jest to utwór jednak napisany wierszem, tak? Czyli no, jak nawet nie znając utworu, popatrzymy na niego, no to widzimy, że jest to wiersz, prawda? Czyli utwór liryczny. No za tym sklasyfikowaniem tego utworu do liryki też przemawiają zastosowane środki stylistyczne. Nacisk jest też położony na emocje bohaterów, prawda? To są cechy liryki, ale też przecież na wstępie przecież opowiadałam o wydarzeniach, tak? Mówiłam, gdzie i kiedy się rozgrywają, czyli wskazywałam elementy świata przedstawionego, tak? Czyli to jest z kolei cecha charakterystyczna dla epiki. No i oczywiście mamy w tym utworze narratora, który też jest charakterystyczny dla epiki, tak? W Świteziance o wydarzeniach opowiada narrator. Jaka cecha dramatu, tak? Przypomnę, że dramat to jest utwór przystosowany do wystawienia na scenie, tak? To znaczy jest podzielony na akty, sceny, role. No i tutaj zobaczcie nawet ten fragment na tym slajdzie, który wam wyświetlam, tak? Są tutaj dialogi, tak? Dialogi, monologi to jest cecha charakterystyczna dla dramatu, tak? Stój, stój, odpowie hardym łokosie. Tak, także tutaj mamy dialogi i to jest z kolei cecha dramatu. Także ballada to właśnie taki gatunek synkretyczny, tak? Czyli łączy elementy wszystkich trzech rodzajów literackich. Zawsze ja też już chyba pokazywałam taki slajd, na którym przyporządkowałam nasze lektury do poszczególnych rodzajów literackich. No i właśnie Świtezianka, ballada, znalazła się tak pośrodku, pomiędzy, bo no nie można do żadnego z tych trzech przypisać, tak? No ballada oczywiście ma swoje źródło jeszcze już w starożytności. Ballada kojarzy się w ogóle ze śpiewaniem, prawda? Z muzyką, z melodią. I też takie były początki ballady. Zresztą teraz też mówimy, prawda, że też możemy śpiewać ballady. I stąd tutaj właśnie też ta melodyjność jako jedna z cech tego gatunku literackiego. Dobrze. I teraz, kochani, mam kilka takich zadań egzaminacyjnych, tak, które mogłyby się ewentualnie pojawić na egzaminie. Oczywiście nie mam pojęcia, czy one się pojawią, ale to sobie tak po prostu podsumujemy tę lekturę. Popatrzcie, zadanie polegające na uzupełnieniu
zdań dotyczących cech ballady jako gatunku literackiego, tak? No i teraz popatrzmy. Tematyka ballad najczęściej jest zaczerpnięta, no właśnie, oj, zaczerpnięta, o, już jest, źle nacisnęłam, zaczerpnięta z legend, baśni lub wierzeń ludowych. W utworach dominuje nastrój grozy i mówiliśmy tak o tej tajemniczości, czyli nastrój tajemniczości. W balladzie romantycznej bardzo dużą rolę odgrywa, no właśnie mówiliśmy o tej trzeciej bohaterce obok dziewczyny i strzelca. Trzecią bohaterką Świtezianki jest oczywiście przyroda, tak? Przyroda, która otacza człowieka i ingeruje w jego życie. Ballada porusza problematykę moralną, gdyż często pojawia się w niej motyw winy i kary, tak? I tu właściwie mamy takie zebranie wiadomości o tym gatunku literackim, o balladzie. Inne zadanie, no właśnie tutaj takie zadania szczególnie na argumentowanie, tak? Tutaj też właśnie uzasadnij, że strzelec wahał się, zanim uległ namowom Rusałki, tak, że wahał się. No ja też czytałam fragment. Strzelec podbiegał do jeziora, ale się zatrzymywał, choć chciał wskoczyć do jeziora, cofał się. Ja tutaj przypomnę, w takiej sytuacji oczywiście sięgamy do tekstu, tak. Podbiega strzelec i staje w biegu i chciałby skoczyć i nie chce, tak. Także ten fragment tutaj podkreśla to wahanie strzelca. I popatrzcie kolejne, co było winą, a co karą strzelca. Tutaj na podstawie tekstu właśnie trzeba wskazać te elementy. Strzelec, winą oczywiście jest to, że strzelec nie dotrzymał danego słowa, uległ namowom Rusałki, zapomniał o dziewczynie, której składał przysięgę. Natomiast kara, no wiadomo, że oboje zostali pochłonięci przez jezioro Świteź, czyli ponieśli śmierć. Śmierć, wieczna kara dla duszy, tak można to sformułować. Dobrze, i tutaj pamiętacie, że gro takich zadań jest na argumentowanie i tu też takie polecenie przygotowałam. Czy strzelec zasłużył na karę? Uzasadnij swoje stanowisko dwoma argumentami, tak? Czyli tutaj poparcie, najpierw trzeba się ustosunkować do tego pytania, czy zasłużył, tak lub nie, prawda? I wtedy uzasadniamy. I popatrzcie, kara dla strzelca była zasłużona, tak? Możemy tak odpowiedzieć. No i teraz jak nasze stanowisko uargumentujemy? Strzelec złamał przysięgę, którą składał dziewczynie, prawda? To jest jeden argument. Drugi, mimo wahań, młodzieniec uległ namowom Rusałki i zapomniał o swojej dziewczynie. Tak, czyli oczywiście tutaj absolutnie nie sugeruję, że kara była zasłużona, bo może ktoś uważać, że była niezasłużona, tylko pamiętajcie, że wtedy trzeba to uzasadnić, tak? I tutaj popatrzcie, kara dla strzelca nie była zasłużona, możemy tak napisać. I jak uargumentujemy takie stanowisko, dziewczyna, której składał przysięgę, zniknęła, porzuciła go. Mężczyzna nie wiedział, gdzie jej szukać i czy do niego wróci, prawda? No właśnie to też zwracałam uwagę, że w pewnym momencie dziewczyna zniknęła, przepadła, no i właściwie mógł się strzelec poczuć porzucony. I jeszcze jeden argument. Rusałka, w której uległ, była tą samą dziewczyną, której składał przysięgę. No popatrzcie, że tutaj no też zwrócimy uwagę, że po prostu dziewczyna była, no też go wystawiła po prostu na próbę, też była wobec niego nieszczera, prawda? Także też
mówiła o tych lisich zamiarach, których się obawiała, a można to odwrócić, że właściwie sama tak postąpiła. Dobrze, jeszcze na koniec, kochani, jedno zadanie. Wiecie, że na teście, na egzaminie może pojawić się również jakieś zadanie związane z analizą, nie wiem, plakatu, tak, jakiegoś, jakiejś reprodukcji obrazu. I takie zadania się pojawiają, były w poprzednich latach. Przyjrzyj się obrazowi i wykonaj polecenia. Tak? I teraz zadanie pierwsze. Zacytuj słowa ballady, które opisują sytuację przedstawioną na obrazie. Tak? No tutaj już Wam ten cytat przygotowałam. Tak? No i teraz popatrzcie. Burzy się wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska, ponad srebrzyste świtezi błonie, dziewicza piękność wytryska. Tak? No, idealnie tutaj ten fragment pasuje. No, po prostu sobie analizujemy poszczególne strofy utworu i no, dopasowujemy, tak? Patrząc oczywiście na obraz. Najpierw trzeba przeanalizować, co tu jest, co ten obraz przedstawia, prawda? No i teraz drugie zadanie, już troszeczkę trudniejsze, wymień, już takie bardziej z plastyki. Wymień środki, dzięki którym autor obrazu ukazał nastrój tajemniczości. Tak? No, tę tajemniczość mamy w utworze, ale również zgodzicie się chyba, że i na tym obrazie, który zatytułowany jest tak jak nasz utwór Świtezianka, malarz namalował go właśnie na podstawie ballady Mickiewicza. No, ten nastrój tajemniczości jest, prawda? No tu na przykład można zwrócić uwagę na barwy, tak? Że raczej mamy barwy ciemne, tak? Również ta postać mężczyzny jest, ma pochyloną głowę, prawda? To też podkreśla pewną tajemniczość. Nie widzimy też wyraźnych twarzy postaci przedstawionych na obrazie. No, takie zadania mogłyby się ewentualnie pojawić. Myślę, że podsumowując dzisiejszą naszą lekcję, warto zwrócić uwagę, że jest to taki utwór bardzo charakterystyczny dla utworów romantycznych, czyli te motywy charakterystyczne dla tej epoki literackiej tu znajdziemy, czyli tę tajemniczość, związki życia człowieka z przyrodą, wielkie uczucia, no i oczywiście nastrój grozy, tajemniczości, wielkie uniesienia. No to na tyle dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że poświęciliście czas, aby razem ze mną tutaj przypomnieć sobie lekturę. Natomiast za tydzień Dziady, część druga, czyli pozostajemy w utworach romantycznych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pani Lidio, jeszcze pytanie. Czy w tym roku na egzaminie będzie coś z Adamem Mickiewicza? I co stawia Pani, i czy stawia Pani Lidia na innego poetę? Tak, znowu tutaj musimy tworzyć ranking, ale pewnie możemy się bawić w rankingi i typować lektury. No to naprawdę bardzo bym chciała umieć przewidywać, ale niestety nie mam pojęcia, jaka będzie lektura. Natomiast no tak, słuchajcie, jak już tak sobie dyskutujemy nad tym, jakiej lektury możemy się spodziewać, no w zeszłym roku była Zemsta Aleksandra Fredry, natomiast 2 lata temu był Pan Tadeusz, tak? Czyli to są utwory z okresu romantyzmu. No, czy Mickiewicz teraz będzie? Nie wiem, jakoś tak ostatnio też znowu myślałam o dziadach, czy czasem dziady właśnie się nie pojawią, ale może bardziej, jeśli o mnie chodzi, to bym postawiła na Słowackiego, na Juliusza Słowackiego, czyli może będzie balladyna. Ale to oczywiście nie bierzcie tego poważnie, nie wiem, ale może balladyna Juliusza Słowackiego. Nie Mickiewicz, tym razem tylko
Juliusz Słowacki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam za uwagę. Oglądajcie nas. Zostańcie jeszcze na lekcji języka angielskiego. Pani Lidii, już dziękujemy. Do widzenia. Dobranoc.